koniecznie potrzebuje posiłków. Ten niesłychany dzieciak w jakiś sposób ślizgnął się do ostatniego hrabstwa, które mi zostało, i w dodatku odrzucił moją szczerą propozycję rozejmu. Moje główne siły są już w połowie drogi do ciebie. Powstrzymaj go do momentu, aż tam dotrę. Chciałbym osobiście rozerwać go na strzępy. Mam w pobliżu kilka oddziałów. Każę im pomaszerować do twojego zamku. Niech się też zabawią. Nowy zamek węża leży w dolinie nieopodal jego dawnej siedziby. Kontrolujemy już jego stary fort. Umocnij go, aż poczujesz się wystarczająco silny, aby zdobyć ostatni zamek węża i skończyć z nim na dobre. Jeśli ci się uda, jak najszybciej wycofaj swoje wojska. Nasze siły są zbyt szczupłe, aby zmierzyć się z główną armią wilka. Wyszkol kilku inżynierów, aby budowali machiny oblężnicze, które będą ci potrzebne. Dobra, zatem śmigamy, zwalniamy tempo, ja sobie trochę ściszę, a zatem witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Stronghold. W sumie dawno, dawno nie grałem już. O, bardzo długo wręcz bym powiedział, że nie grałem w tą grę. Muszę sobie trochę odświeżyć. Co my tu mamy? Tu mamy trochę pól, tutaj też mamy trochę pól, więc z jedzeniem nie powinno być najmniejszego problemu. Co najwyżej, problem może być z ciągle nękającymi nas atakami, które mogą przychodzić stąd i teraz chuj wie dokładnie skąd pójdą. Ale jest to na tyle blisko, że jak walniemy tutaj wieżyczkę, raz, dwa, trzy, tak przynajmniej mi się wydaje, to powinno być na tyle w porządku, że uda nam się wybronić w większości sytuacji, chyba że będzie biegł z tej strony. To wtedy jesteśmy z lekka w dupie. Ale wydaje mi się, że on będzie szedł w linii prostej. Okej, zatem przerzucamy tu kuszników. Przerzucamy tu łuczników. Jednych drugich. Kawałek drogi. Natomiast pałkarze, wydaje mi się, że będą pilnować tej strony i chyba przy tym zostaniemy. Okej, troszkę przyspieszymy. Myk, myk, sześciu, sześciu. Spoko, spoko, tędy. No, powinno być okej. Tymczasem muszę sobie pomyśleć dokładnie, w jakim kierunku chciałbym iść. Tutaj mamy tą piekarnię. Dobra. Podstawa, gospodarka, więc budujemy kilka piekarni. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Jest okej. Ja już nawet zaś buduję dwa domy. Nie można tutaj tego zbudować. Aha. Nie wiem, po co mi ksiądz. W dupie go mam. Podatki są troszeczkę. Tak, tak, tak. Jedzenie jest. Przyda się wojsko, czyli ten gościu, pyk, 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 wszyscy robią kusze, tak stwierdzam, że nie ma sensu robić czegoś innego niż kusze, natomiast tutaj walniemy sobie jednego, drugiego, trzeciego garbarza. No i tak będą musieli tutaj iść. No i najpierw tą pokrówkę, stąd tą. Nie, to nie jest duży dystans, więc powinni dawać radę. Jak wygląda zamek węża? No, szału nie ma. Tutaj wojsk zbyt dużo też nie ma. Więc wydaje mi się, że ogarniemy to dosyć szybko. Co prawda tych tutaj ma sporo. Jest mimo wszystko do ogarnięcia. Więc będę musiał skupić się trochę na wydobyciu żelaza. Pyk, pyk. Drwale. Gdzie są drwale? Tu mamy trzy chatki drwala. To dobrze, że szybko się skończy. Jeszcze tu dwie. Pyk, pyk. No spoko, wy se tu bądźcie.
przyspieszamy. Z długa już była faza wydobycia. Tutaj to nie potrzebujemy. Łuków w tym momencie. Wy też se przejdźcie tutaj. Powinniście bez problemu tam trafiać, gorzej jakbyście z tej strony chcieli przyjść. Swoją drogą, czy tutaj przyjdą jakieś wojska? No kurde, nie pamiętam. Ejo, coś stąd przyjdzie. Ale to są oni, więc powinno być spoko. Zresztą on nie ma w sumie jak mnie zaatakować. No. Mogą nawet przejść tutaj. Wszystkie wojska, jakie będą szły z pomocy, to raczej z tej strony. Bo on sam nie ma bramy, więc nie wyjdzie nikuja. No, tylko czeka i wegetuje. Okej. Czy ja tu mam kupca? Mam kupca, czy nie mam kupca? Nie widzę. Się zbuduje. Okej, tutaj. Kamień nie jest specjalnie potrzebny. Wow. Teraz pytanie, skąd on przyjdzie? To jest bardzo ważne pytanie. Chyba stąd, tak przynajmniej zakładam. Jeżeli tak, to tutaj będzie nam się bardzo dobrze broniło. Jeżeli z północy, ale nie widzę nic z tego. Wieprza atakują. Jo, tak stąd się przychodzi. No to na luzaku. Pyk, pyk, tędy. Co najwyżej tutaj pałkarze se przyniosę. Jest okej. Okay. Cokolwiek by się tutaj nie działo. Dobra, zwolnimy sobie, bo chcemy mimo wszystko zobaczyć tam słodziuchną masakrę. W ani kroku, pozycja obronna. Nie lubię postawy ani kroku. Czego ci trzeba? Nawet się nie zorientują, że już są sztywne. Ruchy, ruchy! Sobie, chować się, chować się, chować się, szybko, szybko, szybko. Szybko, szybko, szybko. Wy? W nich musicie nakurzać. Możecie iść tutaj. Tak czy siak przeciwnik nie spełnia rozumu. Jest luz. O, w pizdu. Za szybko idą. Przeładować broń. No fajnie. Tak jest. I tyle z tego jest. Oni nie będą się wycofywać, to niedobrze. Przynajmniej wiemy, jak to wygląda. A zatem... Myk, myk, dobudujemy trochę więcej. Potrzebny nam jest jeszcze. Grupa żołnierzy wieprza zmierza w kierunku naszego zamku. Spoko. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Już, już, już. Momencik. Nie można tutaj tego zbudować. Myk. Chlebki, wszystko leci. Jest na luzaku. Pałka, pałka, pałka. Jest. Kusze też się przydadzą. Wieżyczkę trzeba to zrobić. To będzie bardzo dobry punkt. Oho. Tak. Zejście. Uwaga!
czekamy na rozkazy. Tak? Ruszamy natychmiast. No co, wiele wojska nie wysyłam. Cały czas będzie nasuwał tych pałkarzy. Nic więcej. Co najwyżej mogę postawić jakiś, nie wiem, murek. Cokolwiek, nie wiem. Nawet nie wiem, co ja mogę im dodać. Aha, to się przyda. Zapomniałem o tym. A walnę to tu. Bo czemu by nie? Wieża. Machina obrężnicza. Jak nic. To też nic. To nic wielkiego. Aha. Już mnie moi koledzy wkurwiają. Jebańce. Tak, broda, to do ciebie. Wiem, że stoisz za drzwiami, ale chuj ci w dupę. Tak, jestem bardzo uprzejmy. Moi ludzie zmiażdżą wszystkie twoje kości. Okej. Czyli w tej misji najważniejsze, żebym robił dużą ilość katapult, zniszczył wieżę, zniszczył jedną wieżę, zniszczył drugą wieżę, dużo pałkarzy. No, i w sumie wyjebane. My są pałkarze. No, to pięknie, że wy są. Proszę łaskawość. Okej, czyli mamy troszkę tego. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk pieprza, który zmierzał w tę stronę. Aha, ej, mogę sprzedać kuszę. Mogę kupować to. Fajnie. Sprzedaj. Tak jest. Potrzeba nam nowych rekrutów, se. My są pałkarze. Co? Będzie zbiórka tutaj. Jak możemy? Co się będę pierdzielił, jestem tak. Bardzo. Gdzie ja to, gówno? Idę tutaj. Buduję sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt oblężniczy. No, cześć. No, spadacie? No, to narka. Nie, nie będziesz. Nie mam widzów, żebyś był sławny. Mówię, że nie mam widzów, żebyś był sławny. Każdy ma. Buduję sprzęt oblężniczy. O fuck. Tutaj są łucznicy. Trochę spierdoliłem sprawę. Zagadali mnie. Taki był ich plan. Co za gnoje. A człowiek im zaufał. Otworzył drzwi. Przygotowana do miotania. No i chuj. Katapulta przygotowana do miotania. Wróć! Rzeczywiście te katapulty są bardzo szybkie w porównaniu z każdą inną w tej grze. Oż kurde! Co tu się dzieje? Nie widzę. Kurwa. Nadchodzimy. Spieprzać. Potrzebujesz trochę blaszki. Hm, jak ich tu zablokować? Pierwsze, tutaj mogę postawić murek. To się przyda, nie będą przynajmniej mi tędy biegać. Pójdą w stronę, którą uważam za jedyną słuszną. To samo tędy, tutaj też nie będą przebiegać, jak tutaj zamknę. Bo łucznicy nie są wojskami niszczącymi bramy, etc. Więc powinno być w miarę spoko. Ja natomiast mam w pizdu czasów, w pizdu wszystkiego na ludzeczku. A im to ewidentnie długo trwa, więc trzeba trochę zwiększyć przychód, przyrost. Produkcję. Aha. Garbarze nie nadążają. Wszystko jest, wojsko jest.
jest luzik. Niewielka grupa żołnierzy wieprza zmierza w kierunku naszego zamku. No spoko. Mam nadzieję, że tam tędy nie pójdą. O, na szczęście tutaj zbytnią produkcją nie muszę się przejmować. Jedzenie się zwiększa. Za chwilę czegoś więcej. Jest ok, nie ma problemu z wszystkim. Wojska pierwsza atakują. Mamy tutaj za dużo frajerów, którzy nic nie robią. Za mało skórzanych kaftanów. Tak, tak. Aha, dobra, to idą tędy. Pierdziele. To ja bym tutaj coś postawił, żeby oni mieli jakąś, nie wiem, utrudnioną walkę, czy cokolwiek. W sumie mogę porobić więcej kuszników, bo mogę. To tutaj przyjdźcie, cokolwiek, nie wiem. Wow. Więc tędy mogą przejść. Oko, już nie mogą. Dobra. Tutaj podchodzicie, kusze, szczylucie. Wy też przejdźcie tutaj. Będzie łatwiej chyba. Myk, 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 kusza, kusza. Myk, myk, myk. Chcieliśmy sprzedawać rzeczy, żeby mieć złoto, żeby móc kupować rzeczy. Dobra. Brak miejsca w zbrojowni. Ludzik. Idealnie. Potrzeba nam nowych rekrutów. Idealnie. Tu. Ludziki przechodzą. Trzeba nam nowych rekrutów. No dobra, dobra, dobra. Co tak daleko? Co mamy zbudować? Repairing carcasses. Buduję sprzęt oblężniczy. Zapasy złota są zbyt szczupłe. Nie, nie, są bardzo dobre. Nasze zapasy żywności kurczą się. No właśnie, tak widzę, że jest słabo. Coraz mniej. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk wieprza, który zmierzał w tę stronę. No, tak powinno być spoko. Odpowiednia ilość roboli, odpowiednio jeść, dobra. Trzy katapulty. To jest dobra ilość. Sprzedamy trochę drewna, bo mamy go nadmiar. Luzik. Wojska pierwsza atakują. No dobra, mamy tutaj łuczników. Tak jest. Idą wszyscy jednym kierunkiem, więc jest ok. Aha. O, strzelać, strzelać. No. Żeby nie było zbyt dużych strat, trzeba wysłać wszystkich naraz. Bardzo przydatne. Czego ci trzeba? Dlaczego tutaj? No dobra, luzik, nie sojdemy. Katapulta przygotowana do miotania. Przygotowaliśmy narzędzie. Czekaj, tutaj było tak. Budowanie to katapulta. Raz, dwa, trzy, cztery. Katapulta przygotowana do miotania, mój panie.
to całkiem spoko. Dobra, spoko. Katapulta przygotowana do miotania, mój panie. Katapulta uruchomiona. Aha. Spoko. Tutaj. Zamknę. Jest luzik. Potrzeba kamienia. Bez problemu. Przedrę się przez tą część. To stanowisko jest nieosiągalne. Wyruszamy. Katapulta przygotowana do miotania, mój panie. Katapulta uruchomiona. Spoko, spoko, spoko. Przygotować katapultę. Katapulta przygotowana do miotania. Przygotować katapultę. Na luzaku. Katapulta przygotowana do miotania. Katapulta uruchomiona. Katapulta przygotowana do miotania. Niewielka grupa żołnierzy wieprza zmierza w kierunku naszego zamku. Katapulta przygotowana do miotania. Katapulta uruchomiona. Katapulta uruchomiona. Katapulta uruchomiona. Katapulta uruchomiona. Katapulta uruchomiona. Przygotować katapultę. Potrzeba kamienia. Katapulta uruchomiona. Potrzeba kamienia. Potrzeba kamienia. Potrzeba kamienia. No, fajnie. Nie mam kamienia? Jak to? Wojsko pierwsza atakuje. Aha, dlaczego? Nie, nie wiem dlaczego. Bo jest powolny. Dlatego. Okej, okay, ludzie wieprza tędy sobie idą. My się nudzimy. Dobra. Już mam pomysł. Wasza łaskawość, trzeba nam nowych rekrutów. Luzik. Luzik. Moi drodzy, na luzka. No. Jeden wystarczy. No to zaraz padnie. To też za jakiś dłuższą chwilę padnie. Nie masz kuszników tutaj, więc wszystkich jak ruszę. Nie ma płonących, więc tutaj jedynie wilcze doły mogą być. Wydaje mi się, że tu będzie ich od zajebania. Dobra. Wasza łaskawość, potrzeba nam nowych rekrutów. No to oczywiście. 5 to jest dużo? Nie. 5 to jest mało. Zbrojownia jest zapełniona, mój panie. Już, już, już. Kusz nie potrzebujemy. Kusz nie zadają serady w takiej liczbie, jakiej mamy. Wasza łaskawość, trzeba nam nowych. Oho, tak. Luzik. Luzik, arbuzik. Aha. Coś jeszcze? Nie. Dobra, to już jest tylko kwestia walki. Postaram się to zrobić szybko. Robimy się na ilość, nie na jakość. Chociaż... Myk. Przyda się więcej ludzi, które mógłbym robić naraz. Fajnie. Trzeba nam nowych rekrutów, sir. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk wieprza, który zmierzał w tę stronę. Okej, spoko. Jak możemy pomóc? Wiecie tutaj. To całkiem spory jest nas. Mówicie, jaki będzie atak wieprza? Robię katapulty. Zbrojownia jest zapełniona. Tak jest. Potrzeba nam. Nie, już nie jest. Odpowiednio duża wojska. No będzie szybka akcja. Przebić się przez to i dojść tutaj. To nie jest ciężkie. Tym bardziej, że on ma wojska tak trochę śmiesznie mało. W dodatku nie zróżnicowane. Wieprzyk atakuje. No, znowu tych łuczników. Luzik, wszyscy pójdą tędy, wszyscy zginą. Na pozycjach, zaraz tego stygnij.
Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Strzelajcie. Już. Aha. A, okej. Okay. Serio? Przegrupować się na stanowisku. Przecież kurwa mać. Zdychaj, frajerze. Dobra, straciliśmy tej. Co jest? Czego ci trzeba? Serio? Gdzie? Jeszcze, kurwa, gdzie? Potrzebujesz trochę prawdy, się nie zorientuję. Naprawdę, kurwa. Jak? Jak tu się, kurwa, wilk nie wydostał? Za gówno. Dobra, to mnie trochę teraz przedłużyło sprawę. Ale nie jest kiepsko, nie jest źle. Nie jest średnio. Trochę po prostu potrwa. Zapełniona, panie. Co jest? Zbrojownia. Wiesz, gdybym... Gdyby to ode mnie zależało, już by nie było. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Luzik. Wszystko jest okej. Okay. Ludzie. Niewielka grupa żołnierzy wieprza zmierza w kierunku naszego... Spoko. Już się robią prezenty jebane. Okej. Telefon. Badyl. Nie mam dla ciebie czasu. Potrzeba nam broni, ser. Wojska pieprza atakują. Jak to wygląda? Idą pałki. Nie specjalnie. Okej. Tak jest. Więcej. Nadchodzi. Tak jest. Potrzeba nam broni, ser. Luzik. Broni to mamy dużo. Tak jest. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Aha. Tak. Proszę. Nasza łaska. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Trzeba coś zbudować? To całkiem spory dystans. Okej. I teraz po ataku wieprza idziemy na spokojnie. Co mamy? Bez problemu. Mieliśmy, kurde, rozpieprzyć go. Tak na miękko. No, do tego czasu jeszcze. Jezu. Jeszcze się. Pomyliłem. A co mi tam? Proszę. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk wieprza, który zmierzał w tę stronę. Zresztą to mogło się przydać. Okej. Okay. Tak jest. Potrzeba nam broni, ser. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Missile Power. Co no. Tak no, tutaj coś tam zmierza w tę stronę. Okej. Okay. No są akurat niewielkie jednostki, więc damy sobie na spokojnie nie radę. Nawet się nie zmęczymy. Tymczasem po tej walce robimy pierwszy chyba nawet ostatni atak. Kurde, ile tu mamy wojska, ile on ma. Co mi zrobi? Nic. Okej. Okay. Pytanie? Nie. No dobra, straciłem parę jednostek, ale one są słabe, więc nie była strata.
strata żadna. Mamy tu świeżynki. Okej, okay. Zwalniamy grę. Robimy. Przygotowaliśmy narzędzia. Przygotować sprzęt. Tak jest, szef. Ruszę. Buduję sprzęt oblężniczy. Okej, wszystko? Jak możemy pomóc? Osioł katapult. Katapulta uruchomiona. W co mi strzela? Łaskawość? Podejdę tutaj, zwrócę uwagę. Katapulta przygotowana do mieszania. Przygotować katapult. Okej. Katapulta uruchomiona. Katapulta uruchomiona. Spróbuję zwrócić uwagę tej katapulty. Katapulta uruchomiona. Trzy. Przygotować katapultę. Trzeba coś zbudować. Wskazy zapamiętamy. Aha. Co mamy zbudować? Niewielka katapulta z wieprza zmierza w kierunku. Katapulta przygotowana do miotania. Przygotować padlinę. Uwaga, krowa na trawę. Czy to na pewno już przygotować katapultę? Zrobimy co w naszej mocy. Pierwszy. Okej, to powinno styknąć. Idziemy. Czego ci trzeba? Co? Chodzimy do środka. Wojska pieprza atakują. Mogę stracić sporo wojsk przez te wilcze doły, ale bez przesady. Przecież oni są twórzy. Tak jest. Katapulta uruchomiona. No, jak wszyscy idą w kubko, to co najwyżej na długość jednej kratki. No, wilczy dół, nie? Okej, okay. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. To był kolejny odcinek z serii Stronghold. Mam nadzieję, że zobaczymy się w niedalekiej przyszłości, wkrótce. A tymczasem patrzmy, jak idziemy do tego tchórzliwego węża. Kwestionować moje Sarek jest nasz. Dziękuję. Wiadomość od węża. Słyszysz ten dźwięk? Hmm? Twoja śmierć nadchodzi. Nie? Przecież ty umarłeś. Moja śmierć, a ty nie żyjesz. What the fuck? Ja naprawdę zawsze chciałem być twoim sprzymierzeńcem. Tak, ja też chciałem, żebyś był moim sprzymierzeńcem. Martwym. Czasem myślę, że chyba... Zwycięstwo! Dziękuję! Kiedy skrwawione ciało węża legło u twych stóp, szybko zebrałeś swych ludzi i opuściłeś zamek przed nadejściem wojsk wilka. Zatem dziękuję, do zobaczenia, zostawcie lajka, zostawcie komentarz, czy... Ba! Trzecie, chyba, jeżeli jesteście pierwszy raz. Zatem do zobaczenia i cześć!